O, fajnie, że wróciłeś. Paweł Grzech z bloga biznesakarzeo.pl kłania się z tej strony. Właśnie z tego bloga, którego widzisz teraz na ekranie, to będzie krótki film wideo. Chciałem Cię na szybko zaprosić właśnie na fajny artykuł, właściwie fajne wideo pod tytułem Buduj biznes online, tylko jak, bo taki jest problem, nie? To jest, czekaj, odpalimy sobie, tylko zrobimy tutaj, wyciszymy sobie. To jest materiał wideo, w którym spotkało się trzech wyjadaczy marketingu w Polsce, jedni z najlepszych liderów, Jacek Dudzic, Wojtek Wesołowski i Marcin Oniszczuk, naprawdę świetni liderzy, wszyscy zajmują się marketingiem internetowym, biznesami online i też właśnie połączeniem dwóch światów, MLM-u i marketingu internetowego już od ponad 10 lat. Dzisiaj w momencie, gdy nagrywam ten film wideo, mamy rok, tutaj widzisz poniżej może tutaj 2020, 4 września, ale zaczynaliśmy wszyscy prawie w tym samym czasie, coś w granicach roku 2009, 2008, 2009, 10, coś w tych granicach. I wszyscy tutaj, których widzisz na tym ekranie, utrzymują się właśnie na swojej działalności internetowej. Jacek Dudzic też aktywnie buduje na dzień dzisiejszy biznes sieciowy, Marcin Oniszczuk jest prezesem firmy sieciowej, też buduje biznes sieciowy, Wojtek Wesołowski też buduje biznes sieciowy i wszyscy te zarabiają w internecie, też ze sprzedaży, ze szkoleń, programów partnerskich, tak samo ja, podobnie. No, naprawdę świetne nagranie i to już Cię ostrzegam, tu nie będą tylko jakieś kolorowe rzeczy, nie, na temat biznesu online, jak to robić, jak budować, jakie narzędzi używać, jak to jest piękne, cudowne i kolorowe. W tym nagraniu nie będzie tylko, nie ma tylko takich fajnych, jak tutaj mówię, kolorowych rzeczy, takie tęcze i tak dalej, nie, jak masz często w internecie, właśnie jak widzisz, że ludzie, szczególnie na Instagramie, puszczają takie filmiki albo zdjęcia, gdzie są na wakacjach wiecznie, że leżą pod palmami, nie, że tylko sobie poklikają coś i tak dalej. Naprawdę w internecie jest też kilka takich poważnych zagrożeń, które na Ciebie czyhają i które mogą Ci naprawdę spieprzyć biznes. Tu masz doświadczonych liderów, którzy naprawdę wiedzą, jak zacząć, jak budować ten biznes i też tutaj się dowiesz, od czego warto też zacząć. Tu też chodzi też trochę o głowę, chodzi też są ważne te, to co masz w głowie, też jest naprawdę bardzo ważne. I od jakich narzędzi zacząć się dowiesz, jakich błędów nie popełniać, na czym się skoncentrować, co musisz wiedzieć, aby zacząć budować biznes. To naprawdę fajny materiał. Zapraszam Cię, link masz poniżej tego materiału. To jest artykuł na moim blogu. Jak tu wejdziesz, to masz po boku fajny poradnik do pobrania, ponad 100 stron wiedzy. A ten poradnik, który jest tutaj, Hacker Network Marketingowy, chciałem sprzedawać tak za około 47 zł. Między 27 i 47 planowałem go sprzedawać. Możesz go pobrać też. Wystarczy, że klikniesz sobie, przejdziesz do strony i bezpłatnie sobie ten poradnik pobierzesz, ponad 100 stron, jak wpiszesz tutaj swój adres e-mail i on trafi prosto w twoją skrzynkę. Skrzynkę pocztową możesz go sobie pobrać, wydrukować, przeczytać, naprawdę warto się z tym zapoznać. Ale też pamiętaj, że koniecznie zapoznaj się z tym wideo. Tu masz naprawdę trzech świetnych liderów, którzy zjedli już zęby na biznesach sieciowych, na biznesach online, bo to nie tylko chodzi o MLM, bo to też chodzi głównie o biznes online. My oczywiście też łączymy MLM z biznesem internetowym, ale tu się dowiesz ogólnie z tego wideo, jak zacząć działać. Od czego zacząć? Szczególnie jeśli jesteś osobą początkującą, dowiesz się, czego potrzebujesz na początku, naprawdę, aby fajnie, skutecznie zacząć działać w internecie. Jeśli jesteś doświadczoną osobą, masz jakąś wiedzę na ten temat, to i tak warto to obejrzeć, bo też zobaczysz, jakich błędów unikać i po prostu co robić, żeby nie schrzanić też, nie? Tak naprawdę. Bo ja też miałem taką sytuację, że sobie po prostu mój biznes w pewnym momencie tak spieprzyłem, że moje, już to mówiłem kilka razy, że mój cash flow, czyli ten przepływ pieniądza spadł praktycznie do zera w moim biznesie. Też sobie takie coś zrobiłem. Tu się właśnie dowiesz, czego nie robić i co robić. Naprawdę świetny materiał. Wejdź sobie, nie będę tego przedłużać, tego filmu wideo, to jest krótki film teraz, miał być krótki materiał. Wejdź sobie poniżej. Pierwszy link pod tym filmem wideo jest właśnie do tego artykułu. Wejdź sobie. Ten filmik ma 40 minut niecałe, ale nie, trochę ponad 42 minuty, warto go obejrzeć, wysłać do początku, do końca. Link masz poniżej, pierwszy link poniżej do tego artykułu, kliknij sobie, obejrzyj i widzimy się na blogu. Cześć!